Agata Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytania Mamy i Taty, audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Fundacją Mamy i Taty. Dlatego ze mną w studiu Monika Chilewicz, dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty. Dzień dobry. Razem poprowadzimy tę audycję dla państwa. Tak, a naszym gościem dzisiaj będzie pani Teresa Woźna, która jest koordynatorką projektu Ochmistrzyni. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, witam. Pani Tereso, w jednym z naszych poprzednich programów padło takie stwierdzenie, pani psycholog, że jest to teraz świetny czas na spędzanie wspólnie czasu przy stole, kiedy jesteśmy już zamknięci w domu, że to jest czas na wspólne posiłki, a okazuje się, że wcale nie tak w każdym polskim domu jest w ogóle stół. Są ławy, są wysokie barki, a dlaczego tak naprawdę stół jest ważny? Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo piękny w ogóle temat i sama kultura stołu, w ogóle tego, żeby się spotykać przy stole, prawda, żeby znaleźć czas i przestrzeń, żeby każdy z naszych domowników czuł się kochany, czuł się potrzebny. No właśnie czasami przy jakimś barku, taki przycupnięty człowiek, trudno jakby w ogóle nawiązać rozmowę, kontakt, jakiś kontakt wzrokowy w ogóle, prawda, więc myślę, że właśnie wspieranie takiego pomysłu, żeby siadać przy wspólnym stole, już obojętnie, czy on jest okrągły, czy kwadratowy, wszystko jedno, ale właśnie, żeby to było spotkanie rodzinne, prawda, i sama osobiście bardzo też wspieram w ogóle takie projekty właśnie rodzinne, gdzie staramy się spotkać i staramy się właśnie nawiązać pewną rozmowę. I tak przygotowując się do dzisiejszego spotkania, tak wróciłam tak pamięcią do jednego epizodu z literatury. Nie wiem, czy państwo czytaliście właśnie książki Małgorzaty Musierowicz. Dla mnie to jest ogromna inspiracja i właśnie jej rodzina stworzona, no fikcyjna, prawda, ale jednak rodzina Borejków jest dla mnie takim punktem odniesienia. Czasami o nich myślę, kiedy właśnie potrafili przy swoim stole stworzyć takie miejsce na wspólnych spotkań tak naprawdę. I stół stał się takim świadkiem wielu historii, dojrzewania tych dzieci, kolejnych pokoleń. No i bardzo, bardzo zachęcam właśnie, może zwłaszcza teraz, kiedy więcej czasu spędzamy w domu, żeby właśnie stół był takim miejscem, gdzie no wspólnie potrafimy budować razem rodziny. A to wymaga dużo wysiłku i dużo pracy też, prawda? Bo to nie jest, dużo prościej jest, żeby każda osoba siadła ze swoją komórką i gdzieś tam zapadła w swój świat jakichś wiadomości, filmików, a trudniej jest nawiązać rozmowę, zapytać, interesować się. I jeszcze trudniej, myślę, w rodzinie, która ma też różne pokolenia, prawda? Tutaj warto zainteresować się zarówno dzieckiem w wieku przedszkolnym i też zapytać, słuchaj, czym ty żyjesz, czym ty, co dzisiaj, jakie przygody, prawda? I studentem, i egzaminami, i babcią, prawda? Jakby ten stół staje się takim miejscem, gdzie każda osoba czuje się ważna i bardzo, bardzo kochana. Także no... Mam wrażenie właśnie, że dzisiejszy styl życia, sposób życia wypiera te stoły z domu, bo żyjemy szybko, jemy szybko, często nie mamy czasu na te wspólne posiłki, ale wspomniała pani o telefonie. Na ile to jest istotne, żeby siadając do wspólnego stołu, te wszystkie gadżety elektroniczne pozostały gdzieś w tle, żeby nie usiadły z nami do tego stołu? Tak, czy telewizor, prawda? Bo czasami jeszcze się zdarza, że oglądamy gdzieś tam telewizję i to oczywiście bardzo polecam, właśnie może mieć taki zwyczaj, żeby gdzieś tam zaparkować, ja tak to nazywam, trochę parking dla komórki, prawda? Gdzieś tam, czy przed jadalnią, czy właśnie przed posiłkiem mieć taki zwyczaj, żeby ten telefon gdzieś tam został, czy właśnie wyłączyć telewizor i właśnie skupić się na tych osobach. Jak mówię, to jest dużo trudniejsze, bo dużo łatwiej jest właśnie gdzieś tam się zainteresować czymś, co nas, jakąś taką rozrywką, ale tutaj no, budujemy coś dużo większego, prawda? Relacje i to wymaga też pracy. To okazuje się, że budowanie rodziny to jest dużo, dużo też pracy i wysiłku i może jest bardzo przyjemne, to jednak no, wymaga pewnego właśnie, nie iść tylko na łatwiznę, można powiedzieć, prawda? Także oczywiście, że odradzam też używanie i komórek i oglądanie telewizji w czasie posiłków. Pani Tereso, wspomniała pani o tym, że ważne jest to, żeby zapytać, żeby rozmawiać, żeby każdy czuł się kochany. Wspomniała pani stół Borejków, to rzeczywiście dla mnie jest wspaniałe wspomnienie literackie mojego dzieciństwa i czasów nastoletnich. Chciałabym zapytać, czy są jakieś takie tematy, których warto nie tykać przy stole? Czekają nas może, jeśli Pan Bóg da, czekają nas święta, gdzie będzie można usiąść i porozmawiać w większym gronie. Czy są jakieś takie obszary, w które nie warto wchodzić przy stole wspólnym? Myślę, że takie tematy właśnie różne konfliktowe, można powiedzieć, możemy gdzieś się poróżnić, chociaż no, nie można też unikać tematów, które właśnie to jest bardzo cenne w rodzinie, żeby się trochę powymieniać, prawda, różnymi opiniami, ale może nie akurat przy stole, może tematy, które wiemy, że dla niektórych członków naszej rodziny są trudne, albo właśnie mamy zupełnie inne spojrzenie, jakiś światopogląd, czy sprawy na temat polityki, może lepiej o tym porozmawiać na jakimś spacerze, prawda, czy takim indywidualnym spotkaniu, a przy stole jednak zostać przy takich tematach, które
których wiemy, że łączą, bardziej łączą niż dzielą, prawda? Żeby ten rzeczywiście nie był czas, no myślę, że marzeniem każdej, nie wiem, mamy, która ma nastolatki w domu, jest to, żeby się posiłek nie skończył wybiegnięciem z trzaskiem drzwi, prawda? Bo czasami możemy poruszyć jakiś temat, no trudny, który dla kogoś właśnie, nie wiem, jakoś tam nas poróżni i źle się to skończy. Więc rzeczywiście szukać tematów, które łączą, gdzie właśnie, jak mówiłam, o tej, jakby tworzyć ten klimat, gdzie każda osoba się czuje naprawdę bardzo kochana i zadbana. W przypadku nastolatek rzeczywiście ważne jest to, żeby posiłek nie skończył się trzaśnięciem drzwiami, a w przypadku mniejszych dzieci ważne jest to, żeby w ogóle zechciały coś zjeść, no bo ja akurat wylosowałam nijatka. Proszę powiedzieć, na ile ważne jest to, jak podajemy posiłki, jak estetyka stołu, na ile ona jest ważna dla rodziny i dlatego, żeby smakowało i żeby tę konwersację pięknie podtrzymywać, jak pani mówi. Bardzo, bardzo ważny temat, mój konik, można powiedzieć, właśnie zajmuje się przede wszystkim tematem estetyki w domu i tego, żeby tworzyć dom pięknie. Zresztą rozwijam teraz taki projekt dla kobiet, serdecznie zapraszam na Instagram i na Facebooka właśnie Och Mistrzyni. I gdzie staram się też inspirować i pokazać, że piękno jest bardzo nam potrzebne w życiu. I człowiek otaczający się pięknym staje się, no czuje się dobrze, można powiedzieć, że wtedy mogę powiedzieć, jestem u siebie, jestem jakby, jest mi dobrze, czuję się bezpiecznie. I to jest kwestia nie jakichś wielkich tutaj, nie wiem, tworzenia z domu Wersalu, prawda? Tylko właśnie nikt nam nie będzie podawał w, nie wiem, białych rękawiczkach, tylko no właśnie proste, malutkie szczegóły, prawda? Które właśnie, i też musimy dobrze wyważyć to, bo mając dzieci malutkie, no oczywiście nie podamy, nie wiem, obrusu białego lnianego po prababci, tylko bo on za chwilę skończy fatalnie, prawda? Więc to trzeba też dobrze wyważyć, ale jednak dbać o piękno, prawda? To, żeby... Jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, w różnych sklepach pojawiają się już takie świąteczne dekoracje. Czy uważa pani, że warto takie drobiazgi świąteczne, no oczywiście niekoniecznie w połowie listopada, nieco później, ale na przykład świąteczne poduszki czy świeczki, bo ja często słyszę, tam plastikowa tandeta, to tam po co to? Czy jednak może to ma sens? Polecam, rzeczywiście to nie jest kwestia kupowania, nie wiem, jakichś bardzo skomplikowanych dekoracji, bardzo drogich, tylko czasami jeden mały jakiś szczegół, który może nam właśnie no, cały klimat stworzyć tak naprawdę. Jedna mała świeczka zapalona, jakiś kwiatek albo jakiś mały detal właśnie pomoże właśnie stworzyć to, że te osoby jakby wracają, jakby naprawdę ten stół staje się takim sercem domu, gdzie się miło wraca, prawda? I to naprawdę nie jest jakieś, nie wiem, jakieś wielkie koszty, prawda? Tak samo to nie jest restauracja z jakimś wielkim świecznikiem tutaj, prawda? Srebrnym, tylko małe szczegóły i to jest chyba takie zadanie też dla pani domu, żeby umieć właśnie te szczegóły wyłapać, właśnie, nie wiem, na jakieś przecenie coś fajnego znaleźć i zaskoczyć po prostu swoich domowników. Także bardzo też do tego zachęcam właśnie, do takiej wyobraźni, jakby inspirować się, dlatego też zachęcam do projektu Och Mistrzyni, żeby szukać tych inspiracji, bo czasami gdzieś nam już umyka trochę, nie wiemy już skąd pomysły czerpać, prawda? W rzeczach bardzo prostych. Ja to powiem od siebie, jako mama piątki dzieci. Mam wrażenie, że obowiązki teraz w czasie tego trudnego czasu pandemicznego nas zasypały dodatkowe, więc szukam okazji, żeby jednak dzieci w jak największym stopniu zaangażować. Więc wydaje mi się, czy pani potwierdzi to, że wspólny stół i wspólna praca nad tym, żeby ten stół ładnie wyglądał, jest dobrym pomysłem na spędzenie wspólnego czasu. Jakieś manualne rzeczy, jakieś właśnie inspiracje dekoracyjne. Tak, i zresztą myślę, że z małymi dziećmi też można je w ogóle angażować. Takie też dzieci lubią takie manualne rzeczy, prawda? Jakieś dekoracje, nie wiem, teraz już się kończy jesień, więc już liście odchodzą, ale no to było też piękne, prawda? Jakby umieć przynieść do domu jakieś liście piękne, kasztany i umieć udekorować też stół. Czy teraz, no zwłaszcza teraz, kiedy się zbliża też i adwent i w ogóle całe oczekiwanie i przygotowanie do Bożego Narodzenia, bardzo też polecam właśnie wspólne przygotowywanie, już jakby zaplanowanie może. Okej, jak zaplanujemy stół na Wigilię? No to jest wielkie wyzwanie teraz, prawda? Jakby jak ten stół będzie wyglądał. Może zwłaszcza teraz, kiedy więcej czasu naprawdę spędzamy w domu i mamy naprawdę czas na to, żeby rzeczy takie nawet dekoracyjne przygotowywać razem, więc zachęcam też i do tego właśnie. To ja mam teraz dla pani zadanie. Proszę mi rozwikłać taki problem, skoro prowadzi projekt pani Och Mistrzyni, to na pewno sobie pani z tym poradzi. Ja mam dzieci z różnymi dietami i różnymi preferencjami. Co prawda nie piątka, ale czwórka, ale jedno nie może jeść glutenu, drugie nie chce jeść mięsa. W związku z czym wydaje około 5 różnych posiłków na przykład na obiad. Proszę mi teraz podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby to wszystko było w jednym czasie i żeby wszystkich naraz spędzić do stołu i żeby nikt nie jadł zimnego.
Wielkie wyzwanie, ale przy jednym posiłku 5 różnych dań? Tak bywa, tak bywa. Ja myślę, że też to jest przede wszystkim, no to też tym się zajmuję właśnie, to jest, no bardzo w ogóle gratuluję, bo to trzeba mieć naprawdę już niezłe podejście. To jest dużo też takiej pracy logistycznej, prawda, przygotowania się. Ja mam na przykład całą taką, naprawdę to jest już, trzeba być prawie specjalistą, ale ja mam na przykład taką bazę dań, znaczy już sobie przygotowuję po prostu listę dań, które tak podobnie mam jak pani, że mam po prostu dużo diet w domu, także rzeczywiście muszę być bardzo gotowa i elastyczna bardzo, ale to też pokazuje, że praca w domu jest naprawdę, no wymaga ogromu wiedzy też, prawda, i to nie jest tylko tak hop, siup, nie, że jakby się wszystko samo zorganizuje, także dużo przewidywania, dużo takiej pracy logistycznej tak naprawdę, także no to nie jest takie proste. I kreatywność. Ostatnie pytanie, 40 sekund nam zostało. To ja bym jeszcze wróciła, mimo że jesteśmy w gościnnych murach telewizji, do tego tematu telewizora przy stole. Rozumiem, że nie jest to miły gość, prawda? No nie jest, nie jest. Ja naprawdę odradzam bardzo. Przecież to właśnie, mimo że jak powiedziałam wcześniej, że to jest dużo prostsze, prawda? Po prostu łączamy i sobie siedzimy wszyscy i oglądamy, ale można to znaleźć osobny moment, prawda? Jednak posiłek ma ten, tą taką też swoją moc, że jakby, zwłaszcza kiedy jest coś pysznego, ta atmosfera się rozluźnia i mamy wtedy naprawdę wspaniały moment, żeby poruszyć tematy, które budują bardziej rodzinę. W telewizji po prostu patrzymy wspólnie w jeden punkt i nie ma tego momentu. Niestety czas nam się skończył, tak to właśnie w tej telewizji bywa, że czas nas ogranicza. Teresa Woźna, koordynator projektu Och Mistrzyni, była moim i państwa gościem. To były gorące pytania mamy i taty. Dziękujemy wspólnie z Moniką Chilewicz. Dziękuję. Dziękuję państwu.